Cześć. Julku, chodź do mnie. A tutaj go. Cześć. Julku, chodź do mnie. Cześć. Cześć. Nagrywamy dzisiaj dla was taki Cześć. Cześć, nagrywamy dzisiaj dla was takiego wspólnego vloga. Miał być vlog z... chodzę po ulicy i zaczepiam ludzi. Może trochę część, bo młody tam gdzieś się bawi aparatem. Ta nowa sytuacja życiowa sprawiła, że niestety nie udało mi się je nagrać. I parę jeszcze innych rzeczy. Ale ostatecznie wczoraj posiedzieliśmy z młodym i nagraliśmy dla was taki... Znaczy teraz nagrywamy dla was tego vloga dzisiaj. Czyli w środę, bo wczoraj robiliśmy cały dzień zdjęcia podczas naszego takiego wspólnego dnia. I ten vlog będzie taki zatytułowany Dzień z życia Jula. I sfotografowaliśmy Fujifilm X-Pro 2. Czemu ty rzucasz jabłuszkiem? Fotografowaliśmy Fujifilm X-Pro 2 z założonym 16 mm oświetle 2.8. Czekajcie. Próbuję go zaanektować. Chodź, chodź ze mną. Fotografowaliśmy, znaczy ja fotografowałem, on był modelem Fujifilm X-Pro 2 z 16 mm 2.8 światło. I fotografowaliśmy przez cały dzień, od samego rana, zaraz po wstaniu. Wszystko to, co się działo. Więc zamieniłem. Oczywiście tamte zadanie wykonam, bo mam bardzo dużą ambicję odnośnie tego, żeby je wykonać. Ale zamieniliśmy dzień, znaczy tydzień sfotografowania obcych ludzi na dzień dzień fotografowania Jula. I tak właśnie stwierdziliśmy, że to będzie fajny vlog, bo wyszło bardzo dużo fajnych zdjęć. Ogólnie zrobiłem około 500 zdjęć. Sprząta znowu. Zdjęcia ze sprzątania też są. Zrobiłem około 500 zdjęć, z czego wybrałem ostatecznie 150. Wy możecie oglądać jakieś 66 zdjęć z tego dnia. Wszystko to praktycznie są poziomy. Było kilka pionów, ale do tej 66 ich nie wybrałem, więc tam chyba wyszły 2 czy 3 piony. W sumie to nie był cały dzień tak naprawdę fotografowania, bo to był dzień fotografowania do momentu wróciła Dorotka, czyli gdzieś tak do godziny 15. Później musieliśmy lecieć do lekarza z jedną sprawą i skończyliśmy fotografowanie. No i tyle. Ogólnie to był bardzo fajny, bardzo kreatywny, bo takie fotografowanie we własnej przestrzeni jest bardzo trudne, bo często jej nie doceniamy i nie widzimy tego. Nie potrafimy sfotografować jej tak, jak inni ją widzą. Przychodzą czasami ludzie do nas i później wysyłają nam zdjęcia i mówią, o kurde. Znaczy ja mówię, o kurde, ale w całkiem fajną mamy tą przestrzeń i mega jest. Da się super zdjęcia zrobić. A samemu tak ciężko jest. Czasami wydaje się, że kurde, tu bym zmienił, żeby to lepiej wyglądało. Tak naprawdę jest spoko, więc... Wczoraj ten dzień dał mi taką, że jestem bardzo zadowolony z tej przestrzeni i bardzo wdzięczny za to, co mamy i jak to wygląda i wcale nie potrzeba nic więcej, żeby zmieniać na razie. Także bardzo ją zaakceptowałem i bardzo ją polubiłem. Też kreatywnie też podchodziłem do tematu, szukałem jakichś takich... Poza tym, że tak, ta codzienność i to, co tam się działo, to szukałem jakichś takich... fajnych kadrów, gdzieś tam z różnych perspektyw. Zresztą, co możecie sobie właśnie oglądać na tych zdjęciach, które gdzieś tam wam lecą w tle. I tyle. I to taki vlog z naszego wspólnego dnia. To był drugi nasz dzień wspólny, taki jak spędzaliśmy sami przez tyle czasu. Co tam nie możesz wyciągnąć? A, udało ci się wydobyć. Może chcesz się napić? No, koty się gdzieś tam przewijały. Interakcja była duża z kotami, z całym otoczeniem. Więc...
I tak jak sobie przeglądałem te zdjęcia, to stwierdziłem, że jakieś 80-70% jego zabaw i jego jakichś interakcji z otoczeniem to jest kompletnie, to nie są interakcje z zabawkami. Gdzieś tam w łóżku ma te swoje ten do segregowania kształtów i chyba na tyle. Chociaż dzisiaj akurat pokazuje, że lubi sobie bałaganić zabawkami, wcale niekoniecznie się nimi bawić. Ale właśnie to, co mówię, zauważyłem, że 70% to są takie zabawy, które powtarzanie czynności, które dorośli robią. I też fajnie można sobie później poobserwować, jak wygląda tak cały dzień tego, co robimy. Telewizji jest praktycznie zero. Jakiś sprzętów elektronicznych, czasami po prostu dorwie mój telefon i gdzieś tam sobie rzuca nim, albo się bawi, podrzuca, ogląda, przyciska, odblokowuje, zablokowuje. Co go bardzo intryguje i interesuje, to aparat w telefonie i kiedy siebie widzi w nim swoje odbicie, to wtedy jest bardzo zainteresowany i bardzo mu się to podoba. Tak samo zresztą jak mu robię zdjęcia, to zaraz przychodzi, żeby mu pokazywać. Już jest taki interaktywny. Dobra. My tu dalej sobie działamy w różne zabawy. I to w sumie tyle dzisiaj z tego, co chcieliśmy wam powiedzieć, pokazać, poopowiadać. Te zdjęcia też wrzucę sobie na stronie internetowej, na blogu zrobię taki post, który się będzie nazywał tak samo jak ten vlog, Dzień Jula. Więc jeżeli wam... Co się stało? Chciałbyś sobie włączyć muzyczkę? No to proszę, będziesz mógł sobie włączyć. Odpalaj. Taka muzyczka. Dobra, to by było na tyle. Czekajcie, muzyka się skończy. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie, za to, że jesteście. Sorki jeszcze raz, że nie wypaliło. Siła wyższa. Ale zrobiliśmy dla was coś innego i myślę, że i tak jest fajne i w ogóle. Wszystkie zdjęcia były na właśnie tym 16 mm 2.8. Tam raz w parku zamieniłem, zrobiłem dwa zdjęcia, ale one ostatecznie i tak nie weszły do tych, co widzicie, więc tyle. To jeszcze raz dzięki, my się bawimy dalej i do zobaczenia w następnym. Hej!